ci to uwitaję w любові і сповняє святий заповіт. Hey, hey, Україна! Hey, hey, Україна! La, 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 la. Ми духом єдині, неодолимі. La, 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 la. Hey, hey, Україна! Hey, hey, Україна! La, 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 la. Ми славні, рушимі, завжди єдині. La, 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 la. З нами Бог, з нами віра і сила. Ksiądz Bosko, którego portret tam widzimy, kiedykolwiek zakładał nową placówkę salezjańską, budował zawsze boisko, ponieważ wiedział, że żeby młody człowiek był szczęśliwy, to musi być zdrowy. Dzisiaj otwieramy boisko w Szkole Salezjańskiej w Żytomierzu. Korzystajcie z tego boiska, biegajcie tutaj, grajcie w piłkę. Prawie 3 lata temu, gdy tutaj stanąłem na tym miejscu, pozrodziła mi się taka myśl, aby to, co tutaj teraz widzicie, zostało wykonane. Było to marzenie, które gdzieś się urodziło w głowie. Spotkałem później Romana, który jest szefem firmy, i po rozmowie zrozumiałem, że razem to boisko wybudujemy. Jak widzimy, warto marzyć, marzenia się spełniają. Швиденько, швиденько, швиденько до мене біжіть. Дякуємо. Bo muszę się ubrać na sportowca, bo będę grał w piłkę. Dziękuję dzisiaj Panu Bogu za to, że wzruszył w sercu salezjanów tutejszych w Żytomierzu tą ideę. Andrzej dzisiaj mówił o tym, że marzył o tym, że powstało tutaj to boisko. I w tym miejscu też oprócz Pana Boga
bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy się dołączyli do tej sprawy. Naprawdę dzisiaj Ukrainie, która walczy na polu wojny, na pewno jest potrzebny też taki gest, aby ta sama młodzież, która jest zmęczona wojną, która czasem jest rozdrgotana, aby miała też takie miejsce, gdzie może wyleć te swoje emocje, swoje siły, które oczywiście w młodym człowieku zawsze są, ale zrobić to prawidłowo pod kierownictwem naszych trenerów, pod kierownictwem naszych wychowawców, aby właśnie każdy, kto tutaj będzie walczył teraz na tym polu, ale sportowym, aby pozostawał dobrym chrześcijaninem, no i dobrym obywatelem naszego kraju. Przegrywali, musiałem wejść, jest dzięki temu remis z drużyną oczywiście zawodowych piłkarzy, bo to są lechiści. Udało się zremisować Świeszczenniki kontra zawodowi piłkarze. 5-5, czyli Piat. Oha, dajmy do telewizji, chodźcie. Co się działo? Tu dzieci biegają. Oczywiście rozpoczęliśmy działalność boiska sportowego, które udało nam się wybudować w pół roku. No było to kiedyś może 2 lata temu jakaś myśl, marzenie, a teraz dzieci będą miały gdzie spędzać czas, a to na Ukrainie jest ważne w dobie oczywiście wojny, w dobie tego, że mówimy o tak zwanym traumie powojennej czy wojennej. Dlatego tutaj od tego momentu zaczyna działać klub sportowy, który się nazywa Katolicki Sportywny Klub Don Bosco. I ten klub będzie dla całego miasta Żytomier, a Żytomierz to jest duże miasto, 250 tysięcy. Widzimy tu po dzieciach, ile ich jest, a jeszcze tam jest cała grupa trenerów. Każdy z nich ma drużynę, którą także tutaj przyprowadzi. Także będzie tu się działo. Będzie się działo. Było tu ściernisko, jest San Francisco. Dziękuję. To jest szef firmy, która to wybudowała. Szef firmy. I dobrze byłoby, żeby już do mnie nie dzwonił, już po prostu zagrali i nie zgubił telefon, bo tam... Zapomniałem o no właśnie, bo tam... No, na długo? No jakiś rok czasu zapomniał o mnie. Кто за смерть исполнил?